że z te ostatnie lata pobrał prawie 800. Tysięcy złotych wynagrodzenia z Sejmu, ponieważ jest w trudnej sytuacji życiowej, bo musi zatankować czasem swoje Ferrari i po prostu mu nie starcza. I wy w swoich podatkach płacicie za paliwo do Ferrari posła Lubczyka, bo jest w trudnej sytuacji życiowej. Ale problemu z nimi jest więcej, bo Lubczyk ma być wiceministrem cyfryzacji do spraw cyberbezpieczeństwa. I tak się śmiesznie składa, że kilka miesięcy temu dziennikarze wykryli, że poseł Lubczyk złożył interpelację, Napisaną przez chińskich lobbystów, chińskiego koncernu technologicznego, i złożył ją do Sejmu. A jak to się wydało? Ponieważ dokładny wzór tej interpelacji trafił wcześniej do tych dziennikarzy, właśnie od tych lobbystów, i oni mówili, że szukają kogoś, kto im to podpisze, kto się tą sprawą zainteresuje, i zainteresował się lubczyk, i teraz facet, który współpracuje z chińskimi technologicznymi lobbystami, ma odpowiadać za cyberbezpieczeństwo w Polsce.